Uprawnienia budowlane mają wpływ na poziom wiedzy technicznej inżynierów. Uprawnienia upoważniają inżyniera do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Pełniąc samodzielną funkcję techniczną, każdy podlega odpowiedzialności zawodowej, a w pewnych przypadkach również odpowiedzialności karnej. W związku z tym, ponosząc odpowiedzialność, każdy jest zmobilizowany do tego, żeby swój zawód wykonywać zgodnie ze sztuką inżynierską i starać się podnosić swoje umiejętności praktyczne, jak również poziom wiedzy. Aby uzyskać uprawnienia budowlane, należy posiadać wykształcenie w odpowiedniej specjalności, jak również odbyć praktykę, a następnie zdać egzamin z praktycznej nauki zawodu. Egzamin jest pierwszą częścią, a jednocześnie kolejnym egzaminem w pracy zawodowej inżynierów. I tylko na tej podstawie można uzyskać uprawnienia, które następnie upoważniają do pełnienia funkcji samodzielnej, znaczy kierownika budowy, projektanta, autora projektów. Bez uprawnień nie można kierować budową, nie można również zgodnie z prawem budowlanym realizować projektów budowlanych.